pokój wam, bracia. Witajcie. Niedziela, szósta niedziela okresu paschalnego, 36 dzień naszej podróży ku pięćdziesiątnicy. I słuchamy dzisiaj bardzo pięknego słowa. Chciałbym rozpocząć od Ewangelii. Ewangelii według świętego Jana, 14 rozdział. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie, a ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste, za to słowo na tą szóstą niedzielę i ten 36 dzień naszej podróży ku Pentekoste, ku Pięćdziesiątnicy, który chce pobudzić naszego ducha, rozbudzić go, dać nam pełnię. I dzisiaj przychodzi takie słowo, które jakoś do mnie, może w kontekście tego, co sam przeżywam, tego, co przeżywają bracia, z którymi rozmawiam. Takie zdanie: ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. To jest zdanie, które mnie dzisiaj w tym właśnie kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, porusza. Innego parakleta dawam. Dam wam innego parakleta. Co to znaczy innego parakleta? Jest tylko jeden paraklet. Jest tylko jeden duch parakaleo, ten, który przychodzi, żeby być z nami, żebyśmy, tak jak mówi, nie zostawię was sierotami, żebyśmy nie mieli tej choroby sierocej, ale żebyśmy mieli zawsze w nas to świadectwo Boga, który nas kocha, który nas nie zostawia, który jest z nami na zawsze, który prowadzi nasze życie, na którym możemy się opierać. Co to znaczy innego parakleta? Jest jakiś inny paraklet? Mam dzisiaj jakiegoś innego parakleta, który nie jest tym parakletem, którego chce mi dać Chrystus? Ja myślę sobie, że jest. Jest ktoś, kto się objawia w tych wszystkich trudnych wydarzeniach, kiedy ktoś mi się sprzeciwia, kiedy ktoś mówi coś przeciwko mnie, kiedy się buntuje, kiedy wykracza, kiedy próbuje rabować mój święty spokój, moje życie, burzyć mój porządek, dom, który sobie ułożyłem według mojego pomysłu. Jest ten paraklet, który przychodzi, który staje po mojej stronie, który przychodzi, żeby mnie pocieszyć. Tak na ogół jest też tłumaczone to wyrażenie paraklet, duch pocieszyciel. Jest taki pocieszyciel. Pocieszyciel fałszywy w tym sensie takim, że nieprzyjaciel mojego nieprzyjaciela jest moim przyjacielem. To znaczy przychodzi i mówi: ale nikt cię nie rozumie, ale cię nikt nie kocha. Ja tylko ciebie kocham. Zaraz mi się przypomina taka scena z filmu Adwokat Diabła, kiedy mówi: ja jestem fascynatem człowieka, ja jestem jego jedyny, który go rozumie, który go afirmuje, ja człowieka kocham. Tak, to jest prawda, człowieka kocha. A na końcu budzimy się z ręką w nocniku, bo kiedy przychodzi sytuacja już potem ostateczna, kiedy idziemy za tym parakletem, za tym pocieszycielem, kiedy idziemy za rozwiązaniami, które nam przedstawia, budzimy się z ręką w nocniku, bo już nic nie możemy zrobić. Widzimy, do czego nas prowadziło to tanie pocieszenie za 5 groszy.
Ja myślę, że to jest to słowo, które w tym kontekście możemy patrzeć się na te wszystkie wydarzenia. Nie? Kiedy są sytuacje trudne, to zaraz mamy u boku tego fałszywego pocieszyciela, który wstawia się za nami przeciwko tym, którzy wkraczają w nasze życie. Nie w taki sposób, jakbyśmy się spodziewali. Nie? I próbuje stawać po naszej stronie przeciwko drugiemu człowiekowi. Pomyślcie, ten fałszywy pocieszyciel, który się pojawia, kiedy na przykład idziesz z dziećmi i słyszysz, o, 500 plus idzie, żyje na nasz rachunek, my musimy płacić za nich, dziecioroby. I natychmiast się włącza ten fałszywy pocieszyciel. Mówi, jak tutaj ty się tak poświęcasz, matka Polka, a oni tak na ciebie mówią, jak tak jest. Albo mówi, rzeczywiście to życie, to dzieci, takie obciążenie, taka trudność. A mąż jeszcze jak wraca po pracy, to jest zmęczony i nie chce mi pomagać. Więc to jest ten fałszywy pocieszyciel, który przychodzi. Kiedy ty próbujesz być miły, nie wiem, pokazywać swoją miłość, czułość żonie, a ona tobą gardzi. Tak przynajmniej tobie się wydaje. I od razu przychodzi ten fałszywy pocieszyciel i mówi, co tak ma wyglądać twoje życie? Nie, należy ci się coś od życia. Popatrz na tą Barbarę, która w pracy ma takie piękne oczy, czarne, mógłbyś, jak jezioro, czarne jezioro, mógłbyś się w nim utopić. O, fałszywy pocieszyciel. Dlatego dzisiaj w tym kontekście tych wszystkich wydarzeń przychodzi ta wspaniała obietnica. Jesteśmy w drodze ku Pentekostę. Owszem, możemy powiedzieć, otrzymaliśmy Ducha Świętego. Ale Chrystus mówi, On w was jest, tutaj, prawda, przebywa w was i w was będzie. To znaczy przebywa rzeczywiście, ale wiele razy zasmucamy Ducha Świętego, idąc za tym fałszywym pocieszycielem. Duch Święty jest łagodny, Duch Święty nie narzuca się nam. Jeżeli nie chcemy być otwarci na Jego słowo, na Jego poruszenia, to zatrzymuje się. Nachalny jest tylko ten fałszywy pocieszyciel, który nieustannie forsuje sobie siłą drogę do nas, który przychodzi z takim słowem, które, nie wiem, które może łatwiej nam słuchać, bo wydaje się, że to jest to natychmiast, nie, przychodzi natychmiastowa ulga, natychmiastowe pocieszenie. Dlatego wyruszamy, jesteśmy w tej drodze, wyruszyliśmy i wyruszamy dzisiaj też w ten nowy dzień, w tą niedzielę, na te wszystkie obiady rodzinne, na spacery z dziećmi, nie wiem, na te wszystkie wydarzenia, które dzisiaj będzie Bóg stawiał. Wyruszamy z tą ogromnym pragnieniem. Panie, naprawdę potrzebuję innego pocieszyciela. I to się wiąże też z drugim czytaniem, z tym listem świętego Piotra, apostoła, z pierwszym listem, kiedy mówi, bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Bo jeżeli naprawdę otrzymujemy ducha pocieszyciela, tego innego pocieszyciela, który jest duchem prawdy, jakiej prawdy? Że Bóg mnie kocha, że moja wartość, to kim jestem, nie zależy od tego, co o mnie mówią, jakie słowa do mnie kierują, jak mnie obrażają, jak mnie traktują, jak mnie nie kochają, nie zwracają na mnie uwagi, nie szanują. Od tego nie zależy moje życie. Moje życie jest w rękach Boga. Od Niego płynie moja wartość, to kim jestem. Że Bóg, jestem wart tego, żeby Bóg oddał za mnie swoje życie. My patrzymy się na krzyż i widzimy, jaka jest prawda, że Chrystus przekracza każdą granicę, że dał siebie zranić, że wszedł do piekła i jest w tym piekle, które może dzisiaj jest moim życiem. Że ten fałszywy, ten inny pocieszyciel, który mnie wpakował w to bagno, bo kazał mi się bronić, kazał mi krzyczeć, kazał mi uderzać pięścią w stół, sprawił to, że dzisiaj porwane są te wszystkie relacje.
że doświadczam ogromnej samotności. Ale Chrystus daje na krzyżu daje mi prawdziwego pocieszyciela, żebym nie był sam w tym doświadczeniu. Wypełnia mnie. I wtedy, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jestem, może właśnie wtedy, kiedy jest ta sytuacja bardzo trudna, kiedy może znajduję się w szpitalu i dostałem, w cudzysłowie, wyrok śmierci, to jest ten moment, w którym mogę dać obronę wobec każdego, który razem ze mną tam jest i który może, jak żona Lota mówi, przeklinaj Boga, nie, żona Hioba mówi, przeklinaj Boga i umieraj. Mogę mówić, nieprawda, jest ze mną w tym cierpieniu, jest razem ze mną. Daje mi życie, daje mi radość, że idę na spotkanie z Nim. Mogę przeżywać złe traktowanie w kolejce. Mogę przeżywać, nie wiem, ostatnio byłem świadkiem, jak babcia próbowała zapłacić w sklepie i wyciągała te pieniądze, nie mogła się doliczyć. Kolejka była dość duża i oczywiście zaczęła się awantura w kolejce, że proszę ją na bok dać, proszę drugą kasjerkę, a jak można się tak guzdrać. Babcia nie była w stanie się doliczyć, nie była w stanie zapanować nad sytuacją, prawie płakała, nie? To jest ta sytuacja, w której możemy dać świadectwo, nie musimy się dać załamać tym, co mówią, jak krzyczą na nas, jak nas traktują. Jeżeli mamy ducha pocieszyciela, tego innego pocieszyciela, to życie będzie się objawiać. To jest być gotowym do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest. Jaka jest nadzieja życia? Bo my to życie mamy. Wiara jest zadatkiem tego, czego się spodziewamy. Spodziewamy się życia wiecznego. Mamy zadatek. Kosztujemy już miłości Boga. Kosztujemy już życia. Korona mi z głowy nie spadnie, jak będą o mnie mówić źle, jak będą mnie źle traktować. Korona mi z głowy nie spadnie, jak poddam się jakimś trudnym badaniom, czy usłyszę jakieś słowo pogardy wobec od drugiego człowieka, którego kocham. I to jest, myślę, też coś, czego pragnie świat, co pragnie zobaczyć. Święty Paweł mówił w liście do Rzymian, że cały świat z ogromnym utęsknieniem czeka objawienia się Synów Bożych. Dzisiaj widzimy w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich Filipa, który przybywa do miasta i głosi Chrystusa. I potem jest bardzo ciekawe zdanie. Mówi, że tłumy słuchały go z uwagą i skupieniem. Dlaczego? Ponieważ widziały znaki, które czynił. Ostatnio było takie słowo. Mówi, dlaczego ludzie nie chcą przychodzić na głoszenie dobrej nowiny? Dlaczego? Dlaczego nie chcą słuchać tego? Może dlatego właśnie, że nie widzą tych znaków poważnych, tej wzajemnej miłości, jedności, tego, że naprawdę przebaczenie jest realnie możliwe, przebaczyć drugiemu, który bardzo poważnie zawinił wobec nas. Jest możliwe prosić o przebaczenie, ukorzyć się wobec drugiego, być sługą, być niewolnikiem drugiego, traktując jego potrzeby wyżej od swoich. Dlatego dzisiaj na koniec ten psalm 66 pięknie mówi: niech cała ziemia wielbi Ciebie, niechaj śpiewa Tobie. Przyjdźcie, popatrzcie na dzieła Boga, zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi. Oby dzisiaj rzeczywiście cała ziemia mogła wielbić Boga, patrząc się na te zadziwiające rzeczy, których Bóg dokonuje w nas, w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach. Bo po to jest ten dzień, po to jest ta łaska, ta ingerencja Boga w nasze życie dzisiaj, aby to życie się objawiło. I nie będziemy robić coś na pokaz. Po prostu w tych wydarzeniach, które staną się naszym udziałem, to się objawi. Będziemy gotowi dawać ludziom nadzieję życia. Tam, gdzie nas Bóg postawi. W szkole, w pracy, w kolejce, w sklepie, z dziećmi na placu zabaw, w szpitalu. Nie wiem.
Ufam, że Bóg wam to będzie tłumaczył. Dobrze, bracia. Życzę wam dobrej niedzieli, dobrego dnia. Niech Pan dzisiaj przyjdzie i ogarnie swoim duchem wasze życie, wasze rodziny, wasze małżeństwa. Pokój wam, bracia. Do zobaczenia.